Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite. Sam strzał był bajeczny. Idealnie się ustawił. Nie musiał przejmować, tylko kropną z powietrza. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontratakiem. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać. Powiedzenia! Dzięki powtórce możemy obejrzeć... Procentowa okazja! No i gol, proszę Państwa! Są nie do zatrzymania. Prowadzą już różnicą 3 bramek. Kasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Ostatecznie strzał nie był czysty. Niewiele brakowało, by wszystko tutaj poszło na marne. Ale koniec końców, bramka to bramka. Nieważne, co by tak. Ma się z czego wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. W tych sytuacjach zwykle szuka się winnych w zachowaniu bramkarza. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba widzieć obronę. I co, mili Państwo? To znowu jest bramka. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Teraz może być groźnie. Robią co chcą, mają 4. Ładny odbiór, okazja przed nim teraz. I oto bramka dla Manchesteru City. Ależ teraz radość strzelca. Oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Obrońcy załamani, kręcą głowami, ale czasami nic się nie da zrobić. Mamy powtórkę sytuacji, która... Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości. Jak sądzisz, jak to będzie wyglądało w dzisiejszym spotkaniu? Gabriel Jesus! Nadal coś z tego może być. I mają! Ostatnie podanie za linię obrony. No a potem stadiony świata. Co za wykończenie. Z volley. Co za strzał. Może tu coś zmienić. Ależ okazja teraz. Gol! Chwila, pachnie tu golem. Jest gol! A przecież mecz jeszcze trwa. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Dobrze, teraz Manchester City buduje nie... Dobra okazja na bramkę! I gol! O rany! Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. No i gol! 3 bramki przewagi, nie wiem. Musi to strzelić, teraz! Słupek i na nieszczęście strzelca piłka opuszcza. I cała akcja jeszcze raz do obejrzenia. To niskie dośrodkowanie było pierwsze rzędne, ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co... Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza świetną akcję. Zaczęło się od udanego dośrodkowania. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Się rzucił, wyciągnął. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę.
abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Fatalna interwencja, piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć. Piekli się na swoich zawodników. Naprawdę kiepskie było to wybicie, za krótkie, zbyt niepewne. Bramka obciąża obronę. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd, ręce same się składają do oklasków. Co za pewne. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. To był naprawdę przedniej jakości strzał ze średniego dystansu. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. I piłka po raz kolejny w siatce. Od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed... Kapitanie ruszył teraz do przodu De Bruyne. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywa. Znakomite wykończenie. I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości. Uwaga, bomba z daleka! Piękna bramka! Tylko spójrzmy na to potężne uderzenie z daleka. Było trochę miejsca, moment nieuwagi rywala, no i proszę.